Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, co on albo ona, czyli twoja osoba, osoba, o której myślisz, chciałaby ci powiedzieć. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z oneksem, druga z różowym kwarcem i trzecia z cytrynem. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie i wybrać ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej ci się podobają albo najbardziej przyciągają twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała oneks. I tutaj mamy kartę paść kielichów. Więc mam takie poczucie, że ta osoba jakby darzy cię jakimś uczuciem, może też chciałaby cię zaprosić gdzieś na drinka albo na randkę, po prostu na spotkanie, na kawę czy na cokolwiek. I też tutaj z tej karty, no zazwyczaj jak oferujemy komuś jakiś drink, tak, robimy komuś kawę, herbatę, to jest w takich sytuacjach, kiedy zapraszamy do kogoś do siebie, czyli taka gościnność, więc coś takiego tutaj też odbieram, ale jednocześnie wiecie, taka gościnność, takie ciepło, taka troska, zainteresowanie kimś, więc taką energię tutaj podłapuję w tym momencie. Tutaj mamy jeszcze kilka kart z innej talii, na które za chwilkę popatrzymy. I zobaczmy jeszcze ogólną energię, jakie nastawienie do ciebie ma ta osoba na początek. Ogólne nastawienie, no właśnie, karta Rydwan, czyli tak jakby ta osoba myśli o tym, żeby rozwinąć jakoś tą relację albo zrobić jakiś krok w twoim kierunku. Karta Cesarz, okej. Dalej Rydwan, okej, po raz drugi. I karta Słońce. Okej, więc tak, tutaj w tej talii każda karta ma pozytywną i negatywną wersję i w przypadku karty Rydwan mamy obydwie wersje, więc tą pierwszą, z tą kartą w pozytywnej wersji, tak jak powiedziałam, mam takie poczucie, że ta osoba chce jakiś ruch w twoim kierunku wykonać, może właśnie zaprosić cię gdzieś na randkę, może to jest jakaś taka nowa znajomość, albo gdzieś, no wiecie, dopiero się obserwujecie, albo z daleka, albo może kilka jakichś tam, wiecie, spotkań mieliście na razie, chociaż raczej mam takie poczucie, że ta osoba jeszcze jakby jeszcze się nie spotkaliście na takiej zasadzie, nie wyszliście nigdzie razem na żadną randkę, dlatego że patrząc na tą kartę mam tutaj takie poczucie, że ta osoba się tego boi, że boi się, no i też mamy dzisiaj czytanie, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć, tak, czyli z jakiegoś powodu nie mówi. Więc tak jakby się bała, że tą osobę odrzucisz, że nie będziesz zainteresowany albo zainteresowana tą osobą, że ta osoba nie jest wystarczająco dobra dla ciebie, aczkolwiek z kartą cesarz mam takie poczucie, że ta osoba chciałaby być tym cesarzem dla ciebie, tak? Chciałaby stanąć tutaj na wysokości zadania, zaprosić cię na fajną randkę, albo nawet jeżeli to jest kobieta, no to chciałaby, żebyś ty może był jej cesarzem, tak? I może chce ci jakoś dać znać, że jest tobą zainteresowana i może nie wie jak, jest trochę jakoś nieśmiała, onieśmielona, albo może nie miała jakiejś szansy takiej, żeby rzeczywiście jakoś zagadać, czy wyjść z jakąś propozycją albo sugestią nawet w tym kierunku. I mamy dalej jeszcze kartę Słońce, też w tej negatywnej wersji. I wygląda mi to trochę na kogoś, no właśnie, kto chce coś zrobić, ale jakby unika tematu, nie? Bo zobaczcie, mamy tutaj dwójkę dzieci, które każdy jakieś, to się tutaj czymś zajmuje sobie z boku, to jakieś tutaj figury dziwne robi, a tutaj na środku są drzwi, które są lekko chylone, tak jakby osoba, o której tutaj mówimy, chciała przejść przez te drzwi, czyli wyjść do ciebie właśnie z tą jakąś propozycją, przełamać tutaj jakąś barierę między wami, ale jakby prokrastynuje trochę, tak? Zajmuje się, wiecie, wszystkim innym, szuka jakichś wymówek, żeby tego nie zrobić, tak? Wiecie, na takiej zasadzie, że chce, no ale szuka wymówek, no bo się po prostu tego boi, bo jest nieśmiała, bo boi się, że odniesie porażkę, że ją wyśmiejecie i tak dalej. Okej, okay. Zobaczmy w takim razie, co mamy tutaj. Znowu drzwi. Podpisane szansa czeka na ciebie. Dalej mamy kartę Tulipan. Podpisana wielka pasja.
Później jest pochodnia, która wygląda mi tak naprawdę jak lody włoskie. Tak mi się kojarzy od razu z wakacjami, a nie z pochodnią. No ale dobra, mamy podpisane duchowy rozwój, oświecenie, świadomość i zrozumienie. Okej, więc może ma to jakiś wpływ na tą relację? Przepraszam za dźwięki w tle, kotki się gonią i gryzą. Dobra. Wracając do tematu. Chciałam powiedzieć, przez to, że kojarzy mi się to z lodami włoskimi, to właśnie kojarzy mi się tym bardziej z jakąś randką, z czymś takim, wiecie, takie pierwsze spotkania, gdzieś pójść na kawę, później na jakiś spacer, kupić sobie lody, pogadać, czy z wakacjami, może z jakimś takim, wiecie, może gdzieś na wakacjach się poznaliście, albo na jakimś urlopie i to jest tutaj jakimś takim elementem, tak, który się włącza w to. Okej, dalej mamy kartę bukiet, jakby tulipan to było za mało, komplementy od wielbiciela i dalej jeszcze karta motyl, znowu z kwiatkiem pięknym, zmiana na lepsze, wow, no to gratuluję Wam, że taką osobę tutaj macie. Dobra, zobaczmy co mamy dalej, w takim razie co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, co jeszcze? Mamy kartę dziesiątka buław. Okej, więc i mamy też rydwan, tak? Czyli może to być jakaś relacja na przykład na odległość, gdzie ta osoba zastanawia się nad, nie wiem czy słyszycie kota śpiewającego z tyłu, to drugi, nie ten co tutaj był. Rozpraszają strasznie, może tak jak ta osoba też jest ciągle rozpraszana albo chciałaby coś zrobić, no ale właśnie... Szuka różnych wymówek, rozprasza się, wiecie, na przykład łapie za telefon, żeby do Was napisać, ale jednak zmienia zdanie i odkłada i tak dalej. No ale dobra, może być jakaś relacja na odległość, gdzie ta osoba rozważa właśnie podróż w Twoim kierunku albo może nawet przeprowadzkę w Twoim kierunku, albo ma świadomość tego, że zaproszenie Cię na randkę i rozwijanie tej relacji, tej znajomości wiązałoby się z tym, że któreś z Was musiałoby się przeprowadzić. Dalej mamy Królowa Mieczy. I król monet. Okej, więc może też ta osoba jakby kwestionuje to, czy jest wystarczająco dobra dla ciebie, albo jakieś w przypadku właśnie jakiejś podróży, czy w twoim kierunku, czy przeprowadzki, czy może nawet takie, wiecie, zaproszenie cię na randkę. Może ta osoba teraz zmaga się z finansami, ma jakieś problemy finansowe, a chciałaby cię zaprosić na jakąś, wiecie, taką super randkę, która będzie bardziej kosztowna i tak jakby liczy sobie, kalkuluje sobie teraz koszty, na co może sobie pozwolić, a na co nie może sobie pozwolić. Dalej mamy król kielichów, karta magik i paść monet. Okej, więc... No wygląda na to, tak jakby ta osoba dużo na przykład medytowała, tutaj mieliśmy tą pochodnię, która była podpisana rozwój duchowy, oświecenie, świadomość i zrozumienie, więc może też ta osoba pracuje właśnie z prawem przyciągania, z jakąś tam swoją, wiecie, z manifestowaniem ciebie w swoim życiu, albo wyobraża sobie jakby wasza randka, czy wasza przyszłość, wasza relacja wyglądała i tak jakby tutaj... Wow, pod takim kątem chciała coś tutaj wyczarować między wami. Dobra, dalej mamy kartę kapłanka, no właśnie znowu. As buław i paś kielichów po raz drugi. Więc ogólnie tak jakby to, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć, na pewno to, że jest tobą bardzo zainteresowana i uważa cię za kogoś bardzo, bardzo atrakcyjnego i chciałaby stanąć na wysokości zadania, chciałaby być tą najlepszą wersją siebie dla ciebie, tak? Żeby móc ci zaimponować, żeby rzeczywiście przynosić ci kwiaty, zapraszać cię na randkę, albo jeżeli jesteś mężczyzną i mówimy tutaj o kobiecie, to może wyobraża sobie, że ty jesteś tym właśnie takim rycerzem na białym koniu, że przynosisz jej kwiaty, zapraszasz na randki i tak dalej, tak? Więc wyobraża sobie, jak fajnie ta relacja by między wami wyglądała. Ale no właśnie, tylko sobie to wyobraża na razie, tak jakby bardzo, bardzo chciała, żeby coś więcej tutaj między wami było, ale jednocześnie bardzo się boi i ciągle jakby odwleka tutaj jakieś konkretne kroki w waszym kierunku.
z jakiegoś powodu. Myślę, że tym powodem najbardziej jest właśnie to takie lęki, nie? Może wydajecie się tej osobie aż za bardzo atrakcyjni i to, wiecie, jak stawiamy kogoś na piedestale, to jednocześnie ta osoba jest jakby wyżej od nas. Wydaje nam się lepsza od nas, a my się robimy, czujemy się tacy mniejsi i mniej wartościowi. I to wywołuje tutaj taki, no, taką dysharmonię, tak? Którą ciężko jest przezwyciężyć. Dobra, zobaczmy parę kart po waszej stronie. Jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Skaczą tutaj te karty. No ale dobra, mamy kartę magik. 9 kielichów. 7 monet, więc też macie magika, tak samo jak ta osoba tutaj na środku. I też macie 9 kielichów, na której, patrzcie, też tak jak tutaj ten król kielichów, ktoś siedzi sobie przy wodzie i medytuje. Więc myślę, że wy też sobie wyobrażacie, jak fajnie by to było z tą osobą. Mamy tą 7 monet, więc może czekacie, no na pewno czekacie. Czekacie, aż coś tutaj się ruszy w tej relacji, coś się wydarzy, ta osoba może jakiś krok w waszym kierunku w końcu zrobi. Dobra, zobaczmy dalej. As mieczy i karta koło fortuny. Okej, więc może też myślicie już tak bardziej konkretnie, czy jest coś, co wy sami możecie zrobić, żeby jakoś tą relację popchnąć w tym kierunku, w którym byście sobie tego życzyli. Koło fortuny. Myślę, że obydwoje, nawet nie tylko ta osoba, ale obydwoje już macie takie poczucie, że to, co mogłoby być między wami, jest bardzo czymś bardzo wyjątkowym, trochę jak taka wygrana na loterii, tak? Może macie świadomość właśnie, że takiej osoby jak ta, czy takiej relacji, jak to, co was oboje dzieli, nie jest wcale tak łatwo, wiecie, spotkać, że to nie jest coś takiego przeciętnego, że to jest coś rzeczywiście bardzo wyjątkowego. I tutaj jeszcze na dole macie kartę świat, czyli znowu pokazuje się tutaj jakiś dystans, jakaś odległość, coś z takich rzeczy, coś w takim temacie. Zobaczmy jeszcze z kart emocji po stronie tej osoby. Mamy kartę zgoda. Czyli też takie witanie się, podawanie sobie dłoni, spotkanie, poznanie się może jeszcze się nie widzieliście nawet nigdy, tylko przez jakąś aplikację się na przykład skontaktowaliście, gdzieś się tam komunikujecie, kontaktujecie. Dalej mamy karta strach, no właśnie, to już o tym mówiłam, tak, że ta osoba dużo by chciała, ale też tak bardzo jakby chciała, tak bardzo się boi. Dalej mamy kartę bezsilność, czyli może ten dystans właśnie jest tutaj dużą przeszkodą i też wywołuje tą bezsilność u tej osoby, tak? Że pewnie może gdybyście mieszkali w tym samym mieście, to łatwiej byłoby gdzieś wyskoczyć nawet na spacer, a tak to to spotkanie wymaga właśnie większego nakładu finansów na przykład, tak? No bo jakiś tam bilet lotniczy, czy autobusowy, czy na pociąg, czy cokolwiek i nocleg może, coś takich rzeczy i no i to już jest bardziej jakby, wiecie, problematyczne. Dalej mamy obojętność, więc może ta osoba się nie odzywa w ogóle, albo nic nie widzicie, tak? Nic z tych rzeczy. Może tylko czujecie, że mniej więcej może ta osoba czuć to samo do was, co wy. Dalej mamy kartę duma. I karta niezadowolenie. Więc myślę, że ta osoba chciałaby tutaj stanąć na wysokości zadania i móc zrealizować te swoje pragnienia, móc przynosić ci kwiaty, móc zaprosić cię na randkę i spędzić więcej czasu, i to niezadowolenie właśnie się odnosi do tego, że nie może z tego zrobić, tak, z jakiegoś powodu, że czuje się tutaj ograniczona pod tym kątem. Okay. Dobra. I tutaj jeszcze mamy bardziej karty podzie, czyli to, co mówiłam, że mamy jedną osobę jakby większą, drugą mniejszą, czyli właśnie też ten taki postawianie na piedestale, o którym mówiłam wcześniej, nie? Że ta osoba może widzieć ciebie jako kogoś dużo, dużo lepszego albo bardziej wartościowego i też stąd mogą się pojawiać obawy w niej czy w nim. Dobra, po waszej stronie odnośnie tej osoby, jakie uczucia, jakie emocje się pojawiają, mamy kartę gniew, czyli jest więcej tutaj takiej motywacji do działania. Bardziej macie taką może presję czasu, czy desperację, mogę użyć tego słowa, ale
No chociaż może dla części z Was bardziej, dla niektórych mniej, ale na pewno taka większa chęć, większa potrzeba, żeby zrobić z tym już na teraz, już na już coś, zrobić coś z tym na już, na teraz, podjąć jakieś kroki za wszelką cenę. Mhm. Dalej macie kartę osamotnienie. No właśnie, dlatego też pojawiło mi się to słowo desperacja. Bo jesteśmy zdesperowani wtedy, kiedy bardzo odczuwamy brak czegoś. Czyli tam, kiedy czuję się samotna, to wtedy jestem zdesperowana, żeby poznać kogoś, tak, żeby być z kimś. I zwracam na to uwagę nie po to, żebyście się źle z tym czuli, czy wytykać wam coś, tylko żebyście mieli tego świadomość, bo to często jest jednocześnie to, co odstrasza tą drugą stronę. Im bardziej my wychodzimy właśnie z taką inicjatywą, z taką presją, nawet nie wychodzimy, odczuwamy po prostu wewnętrznie taką presję, że ja muszę mieć już coś na teraz, bo mi czegoś brakuje, czy jestem w energii braku, w energii samotności, tak? No to jest ta energia, która odpycha wtedy tą drugą osobę od nas. Obawa, no właśnie, czyli z takiej obawy, że mi coś ucieknie, obawa, że go stracę, czy ją stracę, to nie jest atrakcyjne. Miejcie tego świadomość. Chęć odwetu, czyli takie stanie na progu, zastanawianie się, co mogę zrobić, czy zrobić coś, czy się wycofać, czy czekać, czy nie czekać. I karta radość. Zdecydowanie. Tutaj mam jeszcze kartę ból i mam poczucie, że to się tyczy Was obojga, bo obydwoje widzę, żebyście chcieli, żeby coś więcej było z tej relacji, ale jednocześnie coś Was tutaj blokuje. Właśnie albo i odległość, i, no i też właśnie Wasze emocje, też Wasza energia. Ta druga strona, nawet jeżeli Wy tego nie mówicie, ta druga strona czuje to, w jakiej Wy jesteście energii. Czuje, że chcecie coś, wiecie, na już, mocniej, bardziej, że wychodzicie z takiej energii braku, z energii jakiejś samotności, obawy, tak? To czuć. I to są takie jakości, które są no mało atrakcyjne. Mimo tego, że ta osoba widzi ciebie jako kogoś atrakcyjnego i chciałaby coś więcej, to często to takie poczucie desperacji jest czymś takim, czymś, czym sami się sabotujemy. Sami sobie kłody pod nogi rzucamy, tak? I nie mamy zupełnie tego świadomości. Później widzimy, że ta osoba się odsuwa albo się nie odzywa, a nie patrzymy na to, że my w pewnym stopniu też na to wpływamy, tak? Nie może bezpośrednio, ale pośrednio swoją postawą. Okej. Zobaczmy w takim razie jeszcze jakąś kartę porady dla Was, czy jest coś, co możecie zrobić w tej sytuacji. Mamy kartę miłość. No właśnie, zobaczcie co tutaj. Niby karta jest miłość podpisana, ale mamy jakąś jedną osobę na obrazie, która patrzy na tą kobietę, a ta kobieta odwraca się w drugą stronę. I tak jak mówię tutaj o tej desperacji, to może właśnie, żeby odwrócić się od tej osoby, może poszukać też innych, wiecie, żeby nie uczepiać się, nie przyczepiać się tylko tej jednej osoby i tego, że musi koniecznie z tą osobą wyjść. Może warto pospotykać się z innymi, niekoniecznie musicie się angażować. Chodzi, wiecie, o takie rozglądanie się za innymi osobami, żeby zobaczyć, że macie też inne możliwości, żeby zobaczyć, że ta osoba tutaj nie jest jedną i jedyną osobą na całym świecie, z którą możecie być i że za wszelką cenę musi się tutaj z tą osobą udać. Fajnie, że jest coś wyjątkowego i fajnie by było, gdyby z tą osobą się udało, ale im bardziej będziecie się przywiązywać tutaj do tego jednego rezultatu i oczekiwać, że to musi się tutaj na 100% wydać, im bardziej kurczowo będziecie oczekiwać i czekać na tą osobę, tym bardziej właśnie będziecie tą osobę odsuwać, tak? Zupełnie nieświadomie. Więc takie może rozejrzenie się, skupienie się na czymś innym, tak? Rozluźnienie trochę tutaj tego napięcia, które jest teraz między Wami, może Wam pomóc w tym, żeby ta osoba poczuła więcej przestrzeni i miała trochę więcej odwagi do tego, żeby jakiś krok w Waszym kierunku zrobić, tak? A jak nie, no to i tak nic nie stracicie, no bo zauważycie w międzyczasie, że są inne osoby, z którymi też możecie mieć szansę na fajny związek, które też się Wami interesują i, no, i nie będzie w razie czego żadnego tutaj większego rozczarowania, złamanego serca, ani nic z takich rzeczy. Okej, dobra, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj już Wam dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała różowy kwarc i dziewiątkę mieczy.
Tutaj mam jeszcze kilka kart, na które za chwilkę sobie popatrzymy. Ale na tej dziewiątce mieczy mamy owoc granatu, który był, i tutaj jakiś nóż leży jeszcze, tak? Czyli owoc granatu, który był przecięty na pół, i ogólnie energia dziewiątki mieczy jest dosyć ciężką energią. Oznacza jakieś zmartwienia, nieprzespane noce, jakiś ból emocjonalny nawet. Tutaj jak patrzę na to, na ten taki rozpołowiony owoc, może doszło tutaj do jakiegoś rozstania, albo ktoś czuje, że ma złamane serce tutaj w tej relacji, więc może ta osoba złamała tobie serce, albo ty tej osobie, i ta osoba czuje się zraniona. Zobaczmy, co pokaże nam się dalej. Zobaczmy na początek ogólną energię, jakie nastawienie do ciebie ma ta osoba obecnie. Mamy kartę świat, czyli okej, mogło rzeczywiście pojawić się tutaj jakieś rozstanie między wami, albo jakiś konflikt, który was w tym momencie dzieli. Oczywiście też są kartą świat, na której mamy narysowaną osobę, która tak bezradnie sobie stoi. Może to oznaczać dystans między wami, tak? Że jest to jakaś relacja na odległość i z tego powodu jakby, i to jest coś, co martwi po prostu tą osobę. Dalej mamy kartę wieża, czyli znowu jakieś rozstanie. Zobaczcie, mamy wieżę i mamy dwie osoby, które tutaj wylatują, ale jakby z niej, tak? Z tej wieży, ale po dwóch różnych stronach, czyli coś, co tą osobę rozdziela. Mogła być jakaś kłótnia, jakaś awantura między wami. Też tutaj mieliśmy ten nóż i ten piorun, też tak wygląda jak coś, co tutaj przecina, rozcina coś, rozdziela dwie osoby. Dalej mamy kartę transformacja i kartę sąd ostateczny. Okej, więc może jedna osoba musiała gdzieś za pracą na przykład wyjechać, albo z jakiegoś powodu poszła inną stroną, w innym kierunku, w jakiś sposób wasze drogi się tutaj rozeszły, ale też mamy kartę sąd ostateczny, więc tak jakby to, co się wydarzyło między wami, to nie jest tak, że to po tej osobie spływa, tak, że ta druga osoba, ta osoba, o której tutaj teraz mówimy, też się tym martwi, też się tym przejmuje, i mimo tego, że mam wrażenie, że ta osoba tutaj podążała za jakąś swoją prawdą, tak, z jakiegoś powodu czuła, że musiała iść w tym kierunku, albo jeżeli był to jakiś konflikt, no to czuła, że musiała po prostu wybrać to, co wybrała, tak, albo opowiedzieć się po tej stronie, po której się opowiedziała, że było to jakaś taka większa siła, coś, wiecie, no czasami, no każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inne wartości i tak naprawdę w życiu najważniejsze jest to, żeby być w zgodzie ze sobą, nawet jeżeli czasami oznacza to, że musimy zostawić kogoś za sobą, tak, że z jakąś osobą nasze drogi się rozejdą. Zwłaszcza jeżeli, no wiecie, no do pewnego stopnia można iść na kompromisy, ale w momencie, kiedy muszę porzucić siebie dla dobra związku, i nie mówię, że wiecie, no w 100%, no bo są sprawy, w których okej, no wiadomo, że dla dobra związku, dla dobra małżeństwa, dla dobra dzieci, ale są takie sytuacje, w których naprawdę stracę siebie, jeżeli pójdę na kompromis, tak, jeżeli zrobię coś dla dobra kogoś innego, i mam poczucie, że tutaj chodziło o taką sytuację, że ta osoba po prostu musiała wybrać siebie, musiała wybrać tą drogę, musiała wybrać ten kierunek, który tutaj wybrała, mimo tego, zobaczcie, tutaj jeszcze mamy kartę kochankowie też w tej niższej wersji, w jakby negatywnej odsłonie, bo tutaj w tej talii każda karta ma dwie wersje i mamy te dwie osoby odwrócone do siebie, jakieś czarne chmury. Więc to nie jest tak, że ta osoba, że to spływa po tej osobie, że ta osoba w ogóle nie interesuje się tym, jak na ciebie to wpływa, może nawet ma poczucie winy w pewnym stopniu z tego powodu, ale z drugiej strony czuję, że to jest coś, co ta osoba po prostu musiała zrobić. Okej, zobaczmy tutaj. Mamy kartę góra, no właśnie. Podpisana duże wyzwanie do pokonania. Dalej mamy miecz, zobaczcie, tak jak tutaj mamy nóż, czy miecz, czy sztylet. Podpisany strach, zmartwienia i napięta sytuacja. Czyli znowu coś, co tutaj tak jakby może jakaś sprawa była, wiecie, postawiona na ostrzu noża. Może ta osoba musiała postawić w twoim kierunku, albo wy postawiliście sprawę na ostrzu noża i ta osoba musiała wybrać po prostu coś innego. Jakiś, wiecie, postawiliście jakiś ultimatum. Aczkolwiek
tak jakby nie do końca czuję, że to, co ta osoba musiała zrobić, było tym, co ją w 100% uszczęśliwiło. W sensie bardziej na zasadzie, wiecie, jak jest czasami, no nie wiem, czasami ktoś wybiera na przykład, zdecyduje się, żeby zostać w związku z żoną dla dobra dzieci, zamiast rozstać się i być z jakąś nową osobą, tak? I tak jakby wie, że dobro dzieci jest w tym momencie ważniejsze niż szczęście tej osoby, tak jakby w tym momencie dla tej osoby to była wartość. Czasami jest odwrotnie, czasami ktoś woli odejść, żeby być w szczęśliwym związku, żeby pokazać dzieciom, żeby pokazać swoim dzieciom, że jest się szczęśliwym, tak? Albo jak walczyć o swoje szczęście, zamiast umartwiać się z kim nie jest szczęśliwy. Wszystko zależy od, wiecie, od sytuacji. Ale tutaj mimo tego, że ta osoba musiała wybrać większe dobro dla siebie, to wcale nie jest tego szczęśliwa, że musiała zostawić ciebie. Okej, okay. Dalej mamy kartę jabłko. Tutaj nie wiem, czy widzicie, to jest jabłko, to jest wąż, czyli i podpisane jest, będziesz sprawdzony czy testowany przez pokusę, czyli tak mi się kojarzy też, tak się mówi, że wąż w naszym ogrodzie, nie? Czyli tak jakby coś tutaj było między wami, coś tu było tym wężem, coś, co was oddzieliło, czyli znowu mamy coś, jakąś sprawę, może jakąś osobę, która w jakiś sposób tutaj wpłynęła na waszą sytuację. Dalej mamy kartę korona. Szacunek, jakby przyjdzie do ciebie szacunek, czy otrzymasz szacunek. Okej, okay, ciekawe. I karta indyk, podpisana, ktoś zachowuje się głupio, czy głupkowato. Okej, okay, zobaczmy. Zobaczmy, co mamy dalej. Co ta osoba chciałaby ci powiedzieć w takim razie? Mamy kartę paść kielichów. Szóstka buław. Koło fortuny. Okej. Okay. Dalej mamy siódemkę mieczy. As buław. I król kielichów. Okej, okay, więc mam takie poczucie, jakby ta osoba tutaj tymi kartami mówiła, że i nawet ta korona mnie tutaj zastanawia. Tak jakby to było, tak jakby ta osoba chciała powiedzieć, że wie, że mimo wszystko ta sytuacja wyjdzie wam na dobre, że ta sytuacja odwróci się na dobre. Że decyzję, którą ta osoba musiała podjąć w tym momencie, tak jakby była najlepszą, nawet jeżeli czasami te decyzje, czasami coś, co musimy zrobić, wydaje się że przyniesie skutek przeciwny do zamierzonego, to czasami jest to właśnie ta najkrótsza droga do tego, żeby osiągnąć jakiś cel. Tak jakby ta osoba wierzyła, chciała ci powiedzieć, że wierzy w to, że koniec końców uda wam się osiągnąć to, czego chcecie, że uda wam się może wrócić do siebie, albo uda wam się pokonać te trudności, które są między wami teraz. I wierzę, pomimo tych problemów, które są między wami i pomimo może też sposobów, w jaki ta osoba to rozwiązuje. Patrzę tutaj na te karty. No, że uda wam się po prostu ten konflikt jakoś jeszcze załagodzić. Albo może dla części z was, nawet jeżeli to jest rozstanie i już nie ma powrotu, to tak jakby ta osoba wierzyła, że koniec końców i tak wyjdzie wam to na dobre, tak? Może będziecie osobno, ale może dzięki temu właśnie będzie to dla was szansa na to, żebyście mogli być szczęśliwi, każdy z was z kimś innym. Bo czasami też są takie rzeczy, wiecie, na przykład jak jeden partner koniecznie chce mieć dzieci, a drugi absolutnie nie. No to najlepszym rozwiązaniem jest tak naprawdę rozstanie, tak? Żeby ta osoba, która chce mieć dzieci, mogła poszukać kogoś, związać się z kimś, kto też chce mieć dzieci, a ta osoba, która nie chce, nie czuła się tutaj, wiecie, winna, że komuś odbiera szansę na to macierzyństwo czy rodzicielstwo ogólnie i no i też musi iść po prostu swoją drogą, więc coś, nie? Coś, co się wydaje czasami absurdalne, jest naprawdę najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby
jakieś swoje marzenia, jakieś swoje plany zrealizować, więc tutaj mam poczucie, że to o taką sytuację chodzi. Ok, dalej mamy kartę As Monet. Król Buław. I Piątka Buław. Myślę, że też ta osoba chce ci powiedzieć, żebyś pamiętała. Jakby, żebyś trzymała się albo trzymał się swojego planu i pamiętaj, że masz wokół siebie dużo osób, które są jakby po twojej stronie, które są w stanie cię wspierać. I żeby. Tak jakby ta osoba jeszcze chciała powiedzieć, żeby to, co dzieje się teraz między wami, nie poszło na marne. Czyli żebyście wy też zamiast, nie wiem, się obrażać albo płakać, albo nie wiem, cokolwiek, czuć się rozczarowanym i się poddawać, żebyście mimo tej sytuacji dalej trzymali się jakiegoś swojego planu albo waszego planu. Może to jest coś, co obydwoje się jakoś dogadaliście. To żebyście po prostu się tego trzymali, żeby to, co dzieje się teraz między wami, nie poszło na marne, tak? Żeby nie było na takiej zasadzie, że może już tym przykładem, że wy chcecie mieć dziecko, a ta osoba nie, to żebyście po prostu poszukali kogoś i dalej żyli swoim życiem i żebyście zrealizowali to swoje marzenie, żebyście mieli to dziecko, które chcecie. Na przykład, tak? Może jakiś inny temat tutaj się pokazuje, ale tak jakby ta osoba po prostu podkreślała, żeby to wasze poświęcenie, czy poświęcenie tej osoby, czy wasze rozstanie, czy problemy, przez które teraz przechodzicie, po prostu nie poszły na marne. Ok, zobaczmy, co mamy po waszej stronie w takim razie. Jakie wy macie nastawienie do tej osoby? Karta Król Mieczy. Królowa Buła. Rycerz Mieczy. Cesarzowa, patrzcie, w ciąży cesarzowa. Albo dla części z was, często mi się kojarzy, że wiecie, że dużo osób ma takie dylematy pomiędzy dom, rodzina i dzieci, że na przykład jedna chce mieć dziecko, a druga woli podróżować, woli wolność, nie? I to jest, patrzcie, jest i cesarzowa w ciąży, ale jednocześnie ta ciąża, jakby ten brzuch tutaj jest światem, nie? Kulą ziemską. Więc dla części może być tak, dla części tak. Ale też to, co tutaj widzę, to tak jakbyście wy mieli świadomość po prostu tego, że jesteście inni z tą osobą i że to rozstanie rzeczywiście miało sens i było po coś. Rozstanie czy, no, tak czuję, że to rozstanie jakieś było. I królowa jeszcze monet. Bo zobaczcie, jak te karty się tutaj położyły. Mamy te niebieskie, gdzie jest król mieczy i rycerz mieczy, i tutaj jest królowa buław i cesarzowa. To są takie ciepłe, to są takie zimne. Znaczy, ciepłe i zimne, to nie chodzi o to, że ktoś jest ciepły, ktoś zimny, tylko tak jakbyście mieli świadomość, bo kolorystycznie, tak? To, że jakbyście mieli świadomość, że naprawdę jesteście jak dwie zupełnie inne, jakby, że macie dwa zupełnie inne podejścia do życia, potrzebujecie czegoś innego, oczekujecie czegoś innego, macie zupełnie inny, nie wiem, temperament, czy inną wizję na przyszłość, tak? Inny plan na życie. I tak jakbyście mieli po prostu świadomość, mimo tego, że to nie jest wcale przyjemna sytuacja, przez którą przechodzicie, to czuję, że macie takie głębsze zrozumienie tego, dlaczego tak jest, dlaczego ta sytuacja się tak potoczyła i po co to wszystko. Więc chociaż tyle dobrego. Aczkolwiek teraz jak patrzę na te karty, to trochę mam poczucie, że dla tej osoby to jest nawet bardziej bolesne niż dla was. Nie mówię, że dla was nie jest, ale tak jakby ta osoba trochę miała poczucie, że więcej musiała poświęcić tutaj, jakby więcej stracić. Jakby stracenie was jest bardziej bolesne niż to, co może zyskać. Ale z drugiej strony tak jakby czuła, że to jest dla waszego dobra. Nie wiem, musicie sami sobie tutaj to dopasować jakoś, bo też nie znam waszej sytuacji. Nawet jeżeli wam się wydaje, że ją znam, ale sczytuję tylko energię tutaj tak naprawdę. Dobra, zobaczmy na kartę emocji, co ta osoba czuje do ciebie. Mamy kartę niechęć.
nawet nie tyle niechęć, co tak jak patrzę na tą osobę, to widzę kogoś, kto może chciałby się do was odezwać, odwrócić tą sytuację, naprawić coś jeszcze, ale wie, że nie może, wie, że to nie ma sensu, więc może z boku po prostu obserwuje, co dalej się dzieje, jak ta sytuacja się rozwinie między wami. Obojętność. Poczucie bliskości. No właśnie. Stąd też ten chłód, o którym mówiłam, że tak jakby ta osoba wiedziała, że mimo tego, że wcale nie chce trzymać się na dystansie, że wcale nie chce, żeby ta sytuacja tak wyglądała, to wie, że jest to słuszna decyzja i słuszna postawa i będzie to lepsze dla was oboje. Tęsknota. Zazdrość. I niepewność. Co tutaj jeszcze mamy? I rezygnacja. No właśnie, więc może też kwestionuję jeszcze tą decyzję, ale myślę, że mocno wierzę, jednocześnie mocno wierzę w to, że to, co robi, to, co robicie, czy decyzja, którą tutaj podjęła, czy podjął, ma większą wartość niż to, co ta osoba w tym momencie czuje, czego ta osoba by w tym momencie chciała. Dobra, zobaczmy po waszej stronie. Karta złość. Karta zawiść, więc myślę, że wami też tutaj emocje rzucają i też jesteście mocno poruszeni tą sytuacją i też chcielibyście może zatrzymać tą osobę, odwrócić tą sytuację, może poświęcić, jakby zmienić zdanie, poświęcić tutaj coś, wiecie, jeszcze. Karta wdzięczność, no ale właśnie z drugiej strony coś za coś, prawda? Rozkosz. Bezsilność. I karta współczucie. To mi się kojarzy znowu, patrzcie, z małym dzieckiem, o które trzeba się troszczyć, tak? Czyli mocno tutaj dla wielu z was może chodzić właśnie o taki dylemat. O temat dziecka. Dzieci, może już macie dzieci z jakiegoś powodu, to ktoś tutaj może musiał coś wybierać, albo może jakiś jeszcze inny temat, który jest dla was ważny i dzięki temu, że nie jesteście z tą osobą, możecie się skupić bardziej na tym, co jest dla was ważne. Tak? Może dla części z was to będzie kariera, może dla części z was to ty sama możesz dzięki temu bardziej o siebie zadbać, tak? Albo twój związek, albo nie wiem, co jeszcze. Okej, zobaczmy w takim razie kartę porady dla ciebie. Czy jest coś, co możesz zrobić, żeby poczuć się chociażby lepiej w tej sytuacji? Mamy kartę uwolnić swoją kreatywność i karta marzenia. Okej, więc wygląda mi to, tak jak tutaj ta osoba powiedziała, że nie chce, żeby to, co się wydarzyło między wami, poszło na marne. I tutaj po tych kartach też widzę, że to jest taka motywacja do tego, że po prostu zacznij działać i realizować swoje marzenia. Nie odwlekaj, nie ociągaj się, nie odkładaj tego w czasie, nie rezygnuj z tego. Po prostu to, co się wydarzyło, wydarzyło się po coś i realizuj swoje marzenia, swoje plany, idź dalej za tym, zrób to, czego chcesz, tak? Albo to, co uważasz, że jest dla ciebie teraz najlepsze w tym momencie. I po prostu tego się trzymaj, tak? Bez względu na to, co się wydarzyło z tą osobą. Ta osoba w jakiś sposób zrobiła tutaj miejsce dla ciebie. Z jakiegoś powodu nie mogła, nie chciała iść w tym kierunku, co ty, zajmować się tym, co ty. No i tyle. I właśnie nie pozwól po prostu, żeby to, co się wydarzyło między wami, żeby się zmarnowało. No okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj wam dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za wasze marzenia, za wasze plany, żeby wszystko się dobrze tutaj pomyślnie powiodło. I do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała cytryn i kartę gwiazdę. Uprzedzając komentarze, kotek jest w grupie pierwszej i drugiej, teraz sobie leży na łóżku i myje łapki. Dobra, tutaj mamy jeszcze kilka kart, na które popatrzymy za chwilkę, ale patrząc na tą kartę gwiazda, wygląda na to, że
no, jesteście taką gwiazdeczką z nieba dla tej osoby, kimś bardzo, bardzo wyjątkowym, kimś bardzo atrakcyjnym. I mam też takie poczucie, że ta osoba chciałaby ci gwiazdkę z nieba podarować, czy uchylić nieba. Ale teraz jeszcze jak patrzę, to mamy tutaj te listki ułożone w kształcie gwiazdek i tutaj jest jakby taka mała miseczka z kamyczkami, więc może te kamyczki oznaczają jakieś trudne czasy, trudny moment w waszej relacji, jakieś takie jakby kłody pod nogami, jakieś trudności, które musicie teraz pokonać. Trochę tak mi się kojarzy, wiecie, z tym, że róża ma kolce, nie? Że róża jest pięknym kwiatem, no ale ma też w sobie ten element taki trudniejszy, tak? Bardziej większy, który jest taki bardziej wyzwaniem, jakimś przeciwieństwem. I z tym mi się te kamyczki tutaj kojarzą. Że niby ogólnie ta osoba widzi ciebie jako całokształt, jako coś przepięknego i wspaniałego, ale te kamienie, i bardziej czuję, że te kamienie odnoszą się tutaj do sytuacji między wami, a nie do ciebie, tak? Po prostu to, jak ta osoba widzi, jakby myśląc o tobie, widzi piękny ideał, tak? Ale po drodze do ciebie jakby są jakieś problemy, jakieś wyzwania do pokonania, jakieś przeciwności losu może między wami. Zobaczymy, co mamy dalej. Zobaczmy na początek ogólną energię. Tutaj jeszcze mamy takie guziczki poukładane. Ach, w sumie to nie są, teraz widzę, że to są jakieś takie suche owocki, na przykład ziarenka pieprzu czy czegoś takiego. Ale na początku myślałam, że to są guziczki, więc może wiem, że czasami jakieś takie dziwne rzeczy, co mi by do głowy nie przyszło, rezonują z wami, więc może guziczki mają coś dla kogoś, jakieś znaczenie, albo właśnie ziarenka pieprzu. Dobra. Zobaczmy, jakie ogólne nastawienie ma do ciebie ta osoba. Karta papież. Słońce. Pustelnik. I karta koło fortuny. Ok, więc czuję, jakby ta osoba czuła się w jakiś sposób zobowiązana wobec ciebie. Może dała ci jakąś obietnicę, albo może nawet nie dała, ale po prostu czuję, że tak jakby czuła, że coś ci obiecała, albo że jest ci coś winna. Ale patrząc po tych kartach, które mamy dalej, jednocześnie czuję, że nie jest w stanie w tym momencie tej obietnicy spełnić. Że nie jest w stanie w tym momencie może być z tobą, albo dać ci tego, na co zasługujesz, albo tego, co ta osoba myśli, że zasługujesz, co chciałaby ci dać. Albo być lepszą wersją siebie w tym momencie dla ciebie. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj w tych kartach. Okej. Okay. Mamy broken ring, złamany pierścień, czy zepsuty. Zepsuty pierścień, czy pierścionek. I mamy podpisany rozejście się dróg w romansie, w miłości albo w biznesie. Może tak machałam tą kartą, tak o karta wygląda. Dalej mamy karta szczęście. Dalej, zobaczcie, tutaj jeszcze są ptaszki, nie? Tutaj jest gołąb, biała gołębica i tutaj tak samo. Czyli coś z jakąś wolnością może. I złamany pierścień. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Tutaj mamy te dzwoneczki wieczne, co się na balkonie wiesza. Podpisane spokój i harmonia. Dalej mamy kartę but, czy jakiś kozak, podpisaną zwiększ swoje działania, jeśli chcesz osiągnąć swoje cele. I ta karta, tak bym ją nazwała, spinaj poślady, jak chcesz osiągnąć coś w swoim życiu. Nie wiem, czy to o ciebie chodzi, czy o tą osobę, może pewnie o tę osobę, albo ta osoba wie, że musi coś zrobić jeszcze, ale za chwilkę do tego wrócimy. I dalej mamy jeszcze kartę kangur. I podpisaną niepewne czasy, zaplanuj swoją przyszłość. Ok. Więc tutaj z tym pierścionkiem i z tym szczęściem, tak mi się trochę kojarzy, jakby być może ta osoba jest w jakimś innym związku w tym momencie, w którym może ma dzieci, czuje się też jednocześnie zobowiązana do tego, żeby zostać z rodziną i z dziećmi.
albo i z tego powodu tak jakby nie może spełnić tej swojej obietnicy dla ciebie, tak? Nie może jeszcze być z tobą, albo nie może zobowiązać się wobec ciebie. Może też stąd tutaj właśnie te kamienie, o których mówiłam, że są jakieś przeszkody na drodze do tego, żebyście mogli być razem. I z jednej strony mamy właśnie ten złamany pierścień, czyli może złamaną jakąś obietnicę, ale z drugiej strony mamy kartę szczęścia. Więc tak się zastanawiam, czy tutaj nie chodzi o to, że ta osoba może jest kimś innym, z kim próbuje się rozstać, ale jeszcze nie może, z kolei z tym butem, tak jakby wiedziała, że musi się pośpieszyć, bo może cię stracić. Tak jakby to szczęście dotyczyło się ciebie, tak? Że jakby ta osoba wie, że żeby być szczęśliwą, powinna być z tobą, albo że przy tobie jest szczęśliwa i że chciałaby tego więcej, ale tak jakby z jakiegoś powodu jeszcze nie może tego zrobić, jeszcze nie ma siły, nie ma odwagi, może jeszcze jakieś inne elementy na nią wpływają, które w jakiś sposób to opóźniają. Okej. Dalej mamy kartę szóstka buła, która tak do góry nogami w sumie wypadła, czyli jak się zastanawiam właśnie jeszcze z tym pierścieniem, tak jakby ta osoba może kwestionowała, czy kiedykolwiek będzie w stanie spełnić jakąś daną ci obietnicę, czy to poczucie, zrealizować to poczucie zobowiązania, które czuje wobec ciebie, czy może zastanawia się, że to może nigdy już nie będzie możliwe, że nigdy się może nie odważy, no nie wiem. Takie mieszane trochę uczucia. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Ósemka kielichów, okej. Okay. Dwójka buła, karta kochankowie, siódemka kielichów, dziesiątka buła. Mhm. Mocno tutaj czuję taką energię, że ta osoba wie, że chce być z tobą, wie, że przy tobie jest szczęśliwa, ale jednocześnie ma duże obawy, dużo wątpliwości co do tego, czy ten plan się kiedykolwiek zrealizuje. Tak jakby z jakiegoś powodu tutaj nie była w stanie. Może właśnie chodzić o dzieci, o rodzinę. Mamy dziesiątkę buław jeszcze, więc może dla części z was może chodzi o dystans między wami, tak? Że dużo rzeczy trzeba by było przeorganizować, poprzeprowadzać się, poszukać innej pracy, żebyście mogli być razem, więc to może być też takim elementem. Dalej mamy karta śmierci, odrodzenie. Rycerz kielichów i karta głupiec. Tak jakby ta osoba chciała ci powiedzieć, że to, czego najbardziej by chciała, to być z tobą. Chciałaby rzucić wszystko, zacząć wszystko od nowa i po prostu móc z tobą być, zacząć nowy rozdział, żebyście mogli być razem. Ale to jest to, czego ta osoba by chciała, tak? Ale no wiecie, jedno to jest to, czego chcemy w idealnym świecie, w idealnej wersji, ale życie zazwyczaj wygląda inaczej i to mi się wydaje, że to są właśnie te jakieś elementy, które wpływają na tą osobę, które blokują jakby plan realizacji tych swoich marzeń, tak? Realizacji tego, żebyście mogli być razem. Wezmę jeszcze jedną kartę. Zobaczymy, co jest takim najbardziej, największą blokadą, takim elementem, który najbardziej tutaj blokuje działanie tej osoby. Mamy czwórkę buław. Więc myślę, że dla wielu z was to jest właśnie jakiś inny związek, w którym ta osoba jest. Rodzina, którą ta osoba ma. Którego z jakiegoś powodu boi się zakończyć. Może jest, wiecie, czasami jest tak, że ktoś jest, nie wiem, z jakąś inną kobietą i po prostu jest to już coś znanego, już są od jakiegoś czasu, jest taka wygoda się tam wkrada i ciężko jest to zostawić dla jakiejś nowej osoby, mimo tego, że darzy cię uczuciem, no to jednak jest to duże ryzyko, a jeżeli ma dzieci, żonę dzieci, no to wiadomo, że tym bardziej jest to no, duże ryzyko i duża, poważna decyzja. Okej. Więc no właśnie, tutaj jeszcze mamy dziesiątkę monet, więc myślę, że dla większości z was o coś takiego chodzi.
Zobaczmy, co mamy po waszej stronie, jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Mamy królowa buław, szóstka monet, karta diabeł, rycerz kielichów. Dziesiątka mieczy i rycerz monet. Okej, więc tak jak patrzę na tą królową buław, to mam takie poczucie, patrzcie, tu jest znowu czwórka buław, tak jak ta karta. Tak jak patrzę na tą królową buław tutaj, to tak jakbyście, dla większości z was może rzeczywiście czujecie się jak ta druga kobieta i może macie świadomość tego, że to, co jest między wami a tą osobą, druga kobieta, może drugi mężczyzna, ale tak jak macie świadomość, że to, co jest między wami, jest czymś wyjątkowym i że ta osoba widzi was jako kogoś bardzo atrakcyjnego, ale z drugiej strony też widzę, że to nie jest dla was wystarczające i też znowu mamy tutaj na tej karcie diabeł, zobaczcie, dwójkę dzieci. Nie chcę tutaj też wchodzić mocno, jakoś głęboko tutaj w tą sytuację, bo nie jest to, wiecie, sesja jakaś psychoterapeutyczna, ale to, co widzę z tą dziesiątką buław, to widzę taką obawę u was, że być może to już jest koniec po prostu, tak, że skoro ta osoba do tej pory nie podjęła żadnej decyzji i widzicie, czujecie, że no, cały czas no co innego mówi, co innego robi, tak? Może mówi wam, obiecuje wam, że będziecie razem, no ale ciągle nic nie robi, ciągle zostaje tam, gdzie jest. I może też się czujecie trochę tak jak ten diabeł tutaj, że tak jakbyście chcieli odciągnąć, nie wiem, rodzica od dzieci, tak? Gdzie z drugiej strony no też czujecie, że jest coś wyjątkowego między wami i też chciałybyście, żeby jakby dać temu szansę, tak? Dać szansę sobie i tej osobie na coś szczęśliwego, na coś wyjątkowego. Dobra, zobaczmy z kart emocji, bo to taka trudna sytuacja. Okej, okay. Po stronie tej osoby patrzcie, mamy karta miłość, no właśnie. I nie dziwię wam się, że macie taki konflikt i nie dziwię wam się, że jesteście tacy zmieszani tutaj odnośnie tej sytuacji, no bo patrzcie, właśnie mamy miłość, ale dalej mamy skrucha właśnie i rezygnacja. I tęsknota. W ogóle ta osoba sama nie wie, czego chce. Poczucie bliskości, patrzcie, jakie skrajne w ogóle karty i niepewność. Dobra, nie mam pytań. Po waszej stronie zobaczmy. Karta satysfakcja, czyli podobna energia znowu jak ta królowa buław, taka bardzo mocno atrakcyjna. To mi się kojarzy właśnie z taką kartą kochanki czy tej drugiej kobiety. Zazwyczaj ta druga kobieta jest mocno atrakcyjna. Wiecie, o co chodzi, nie? Taką ma inną energię w sobie i taką energię tutaj czuję teraz. Karta pogarda. Gniew. Rozczarowanie. No. Zgoda i wstyd. Wiecie co, nie ma się co wstydzić, ale z drugiej strony możecie też się zastanowić, co takiego sprawia, że jesteście w tej energii. Tak, z jakiego powodu powiedzmy wplątałyście się w tą sytuację albo wplątaliście się w tą sytuację, bo tutaj jest też jakiś schemat, który tu pracuje. Może w dzieciństwie mieliście młodsze rodzeństwo, albo może nawet starsze rodzeństwo, ale wasi rodzice bardziej zwracali uwagę na rodzeństwo, albo mieliście poczucie, że wasi rodzice, czy tam mama kocha bardziej brata, albo siostra, albo kogoś tam innego. I wy czuliście się zawsze jako ta druga, jako ta gorsza. I to jest ten sam schemat na przykład, który sprawia, że wy tkwicie w tej sytuacji. Bo co innego jest wplątać się w taką sytuację i czasami dobra, nie wiesz, że może nie wiedziałaś na początku, że miał żonę i dzieci, ale to, że tkwisz i czujesz, że nie możesz się z tego uwolnić, bo to
tam jest coś głębiej, tak, co sprawia, że ty w tym tkwisz, że jest trudno ci powiedzieć, że to koniec i odejść, tak, że cały czas czekasz na coś. Możesz poszukać po prostu, co to jest za schemat, co sprawia, że ty akurat w tej sytuacji jesteś i z tym popracować, żebyś mogła się od tego uwolnić po prostu, przestać czekać, no bo ta osoba, no, ja wiem, że fajnie wygląda i że jest miłość i że potencjalnie mogłaby wam dać to, czego chcecie i to, czego wam brakuje, no ale to jest potencjalnie. Więc pytanie, jak długo jesteście chętni, gotowi, gotowe, żeby czekać? I karta porady, mamy karta bratnie dusze. I karta piękna. Okej, więc to widzę jako po prostu zacznij dostrzegać swoją wartość i zacznij pracować nad własnym poczuciem, nad poczuciem własnej wartości. Zdaj sobie sprawę z tego, jaka jesteś atrakcyjna i jaka jesteś wartościowa albo wartościowy. I że jest osoba, która chce z tobą być już teraz i nie zastanawia się, czy wybrać ciebie, czy wybrać kogoś innego. I nie jest rozdarta i nie zastanawia się, czy to ma sens i czy jesteś warty, czy warta ryzyka, tylko po prostu chce z tobą być już teraz, od teraz i na zawsze, albo przynajmniej długo, bo na zawsze, no to nigdy nie mów nigdy, też nigdy nie mów zawsze, nie? Ale tak jakby te karty właśnie mówiły, że pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym i zasługujesz na to, żeby być kimś wyjątkowym dla kogoś innego. Żeby być z kimś, kto po prostu chce ciebie taką, jaka jesteś teraz. Bez zastanawiania się, bez wybierania przed kimś, bez odwlekania, bez składania jakichś pustych obietnic. Więc popracujcie nad swoim poczuciem własnej wartości, nad pewnością siebie i poszukajcie po prostu kogoś, kto widzi was i kto chce być z wami dla was, a nie tylko trzymać was gdzieś na boku jako, wiecie, plan B. Okej. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj w takim razie. Jeżeli jesteście zainteresowane albo zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję, trzymam za Was kciuki, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.